władza wroga powoduje, że obywatele będą stąd uciekać. Jeśli nawet nie będą uciekać osobiście, to uciekną z pieniędzmi, które gdzie indziej będzie można mieć i wydatkować. Dyskryminujemy przy pomocy danin publicznych indywidualną działalność gospodarczą. Czy to było celowe, czy wyszło z głupoty, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Zielony Ład to jest w ogóle, no, zgódźmy się, z punktu widzenia ekonomicznego to jest po prostu absurd. Tego się nie da poprawić, to można tylko po prostu powiedzieć, albo ta organizacja nie ma sensu, już nie ma. No przecież ten bunt jest przeciwko tej organizacji, największej w historii. No albo ta organizacja jeszcze ma ostatnią chwilę, żeby się z tego wycofać. Czy to będzie umiała? Dużo taniej jest wyprodukować pszenicę na czarnoziemach Kurska, czy na przykład Podola, Podila teraz ona się nazywa, tak Podile. Natomiast, a wołowinę najlepiej wyprodukować tam na tych pampasach Ameryki Południowej. Wielkie organizacje nigdy nie były pokonane przez zewnętrznego przeciwnika. Zawsze się same dokonywały takiej autodestrukcji. Nawet przy tak wrogim systemie, bo to jest wrogi system, potrafimy działać i im jeszcze nam się chce. A w chaosie interpretacyjnym już nie ma prawa tak naprawdę. Kiedy jest nie wiadomo, co obowiązuje i nie wiadomo, który pogląd jest tym, którego mam się trzymać, no to znaczy, że tego prawa w istocie nie ma. To jest kryzys tej organizacji. Myślę, że albo się ona pozbiera, no albo to już jest jej ostatnia pieśń. Znaczy to już jest patologia. Pamiętajmy, jak usłyszałem, że głównym powodem eliminacji gotówki jest zagrożenie praniem pieniędzy. No to ja wszystkim polecam, żeby sprawdzili, ile jest spraw w dziedzinie zarzutów, w dziedzinie prania pieniędzy. To jakieś marginesy marginesów. Władza publiczna nie zajmuje się sprawami publicznymi, tylko zajmuje się sprawami prywatnymi. Znaczy to jest oczywiście lobbying instytucji finansowych, prawda? Lobbying tych wszystkich, którzy zbierają o nas informacje. To są ci wszyscy, którzy nas chcą inwigilować. To KSeF to jest takie źródło przecież inwigilacji. Podcast Biznes na Ostro. Wejdź do świata inspirujących polskich przedsiębiorców. Zaprasza Szymon Ostrowski. Cześć, ja nazywam się Szymon Ostrowski, a to jest kanał Biznes na Ostro, w którym rozmawiamy o biznesie, przedsiębiorczości i finansach, czyli wszystkich tych sprawach, które interesują przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy. A moim dzisiejszym gościem jest profesor Witold Modzelewski, doradca podatkowy, prawnik. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I bardzo dziękuję za to, że przyjął pan zaproszenie do mojego wideokastu. Na początek pytanie o Zielony Ład. Czy Zielony Ład doprowadzi do upadku Unii Europejskiej? Unia Europejska może nie przetrwać swojego zagubienia. Używam takiego słowa, żeby nikogo nie urazić. Każda organizacja w okresie schyłkowym tworzy różnego rodzaju regulacje, które zaprzeczają tezie, albo a najczęściej są bez sensu z punktu widzenia samej tejże organizacji. To nie jest nic nowego. To dopisane te choroby są od bardzo dawna. To się nazywa okres schyłkowy. W momencie, kiedy ilość błędnych regulacji, tak zwanych zasadniczych, no bo to, że rządzenie polega również na robieniu rzeczy głupich, to nie jest nic oryginalnego. Natomiast kiedy zasadnicze pomysły są odrzucone, bo one są odrzucone, pamiętajmy, że prawo nieprzestrzegane nie jest prawem w istocie, bo jeżeli powszechnie jest, jeżeli nieliczni nie przestrzegają, to możemy im zarzucić bezprawie i nawet czasami od nich to tam jakoś wyegzekwować. Ale natomiast jeżeli cały sens tej organizacji, jakim było stworzenie takiej obudowanej wysokimi murami, celnymi i takim wręcz takim prohibicyjnymi, takiego związku państw, który produkuje drogo, który ma już kłopoty od dawna z siłą roboczą, a jeśli już kogoś zatrudnia, to bardzo, na bardzo duże pieniądze, czy jest istotnie niekonkurencyjny. Natomiast chroni pewne swoje zasoby intelektualne, czyli te zdolności innowacyjne, po drugie, przede wszystkim pewne umiejętności.
No bo jednak przez jakieś tam kilkaset lat ta część świata była pewnym wzorcem kompetencji takich lepszych. One niekoniecznie były lepsze, ale umiano je narzucić. Natomiast jeżeli tego rodzaju obudowa z jednej strony doznała takiego wyłomu w postaci wolnego napływu towarów z Ukrainy, to jest w ogóle z punktu widzenia całej polityki, to jest przekreślenie całej polityki rolnej Unii Europejskiej, bo z tą konkurencją nikt nie wytrzyma, a zwłaszcza to nieefektywne rolnictwo. Czy jest możliwe rolnictwo bez dotacji? Oczywiście, że drogie rolnictwo, bardzo drogie, w złych warunkach glebowych, z ogromnym niedoborem siły roboczej, okropne słowo, prawda, w rolnictwie już od wieków, tak, pamiętajmy, polskie słowo jeżdżenie na Saksy, coś oznacza, to jeździło się do Saksonii na prace rolne, takie rolne, sezonowe prace, już w XIX wieku. Już wtedy był tam problem, a ten problem braku siły roboczej, rąk do pracy, chętnych po prostu do pracy nie ma, już jest od dawna. Między innymi dlatego upadało, upadało rolnictwo na przykład Prus Wschodnich. Już pod koniec XIX wieku to się wyludniało, już w okresie międzywojennym to była kompletna katastrofa. Słabe ziemie, wymagające ogromnego nakładu pracy. I przede wszystkim produkujące drogo. No i teraz, i to jeszcze można było tymi murami obronnymi jakoś tam ochronić, no dopóki nie dokonano tego samobójstwa w postaci otwarcia granicy na największego producenta regionu, znaczy drugiego co do wielkości, bo pierwszy to Rosja. Ale to nie koniec. No ład zielony, ład to jest w ogóle, no, zgódźmy się, z punktu widzenia ekonomicznego to jest po prostu absurd. To jest... Jeżeli produkcja energii jest nieopłacalna, a cały model współczesnej gospodarki to jest zarabianie na sprzedaży wyrobów energetycznych, głównie na dwóch wyrobach. Jeden się nazywa benzyna do silników spalinowych, a druga się nazywa olej napędowy. Te dwa towary to jest prawie tak zwana nieco mniejsza połowa dochodów budżetowych. Tak, te dwa towary dają, to jest VAT, akcyza, podatek dochodowy, dają prawie połowę, a niektórzy mówią, że nawet większą połowę dochodów budżetowych. No to z tego finansujemy w istocie gros, większość potrzeb publicznych. Jeżeli tego źródła zabraknie, bo nie będzie tego źródła i trzeba będzie dokładać do produkcji zielonej energii, bo ona jest nieopłacalna, to z czego te pieniądze będą? No zgódźmy się, ci co to tworzą, no są natchnieni, to z całym szacunkiem, to ja powiem tak, wizjonerzy. Natomiast liczyć to nie potrafią, albo po prostu się na tym nie znają. Wydaje mi się, że można znaleźć pieniądze z innych źródeł, pieniądze publiczne, żeby coś dotować, to trzeba na czymś innym zarobić, bo jeżeli to się zbuduje na pieniądzu, wyłącznie pieniądzu emisyjnym, to wyjdzie i tak na to samo, bo przez inflację spowodujemy, że i tak ten ciężar przerzuci się na kogo? Na tego, kogo się nie obciążyło podatkami, zuboży się go przy pomocy inflacji. Dlaczego to jest ważne? No bo przecież to, no to jest, te nieopłacalne rolnictwo ma być w ogóle nieopłacalne, prawda? I nie ma środków na jego sfinansowanie. No to jest coś... Tego się nie da poprawić, to można tylko po prostu powiedzieć, albo ta organizacja nie ma sensu, już nie ma. No przecież ten bunt jest przeciwko tej organizacji, największej w historii. No albo ta organizacja jeszcze ma ostatnią chwilę, żeby się z tego wycofać. Czy to będzie umiała? No zobaczymy. Rolnicy to dzisiaj w dużej mierze przedsiębiorcy, a jako przedsiębiorcy też powinni być nastawieni na zysk. Ja sobie nie wyobrażam, żeby prowadzić firmę, która opiera się wyłącznie na dotowaniu. No to wiadomo, że opowiadanie bajek jest bardzo potrzebne, bo wolimy bajki niż tak zwany zły przekaz, prawda? No bo także lepiej, żebyśmy mieli się tak... W ogóle cały przekaz medialny to w dużej części służy takiemu leczeniu traumy, prawda? Fajnie jesteśmy, no my tu na zachodzie, prawda? No przecież my tu na zachodzie należymy do zachodu, to tam no, ta nasze wolności od wieków, prawda? Zwłaszcza w zestawieniu z francuskim absolutyzmem, prawda, XIX-wiecznym demokracją tejże Europy i XX-wieczną ustrojami totalitarnymi, zwłaszcza w tej największej części tego, no takie różne głupoty się opowiada, ale bardzo potrzebne. Już dawno żyjemy w świecie biznesu dotowanego.
Najlepiej się zarabia na państwie. Tak, najlepiej, najlepiej. Na różnych, no cała koncepcja Zielonego Ładu, łącznie z amerykańskim, polega na systemie zachęt, czyli finansowania publicznego. No Amerykanie mają pieniądz światowy, mogą tam emitować go ile chcą i finansować te deficyty nieopłacalności. Europa takich źródeł nie ma, a teraz się pozbywa ostatnich takich redut swojej niezależności finansowej w postaci Zielonego Ładu, który zlikwiduje główne źródła dochodów budżetowych. Tak, główne źródła dochodów budżetowych. No to nie będziesz tego finansować. To się nie bilansuje. I, no i dobrze, możemy prowadzić spory, co jest ważniejsze, aksjologiczne. Natomiast tego się sfinansować nie da. I nie ma takiego podatku, który by sfinansował deficyt Zielonego Ładu. Nie ma i nie będzie. To skąd powinniśmy niedługo kupować żywność, skoro to nasze rolnictwo jest kierowane ku upadkowi? Znaczy to wtedy będziemy kupować, mój Boże, przecież obaj wiemy, że dużo taniej jest wyprodukować pszenicę na czarnoziemach Kurska, czy na przykład Podila teraz ponoć się nazywa tak, Podile. Natomiast, a wołowinę najlepiej wyprodukować tam na tych pampasach Ameryki Południowej. I oczywiście, że tak. Tylko z czego będziemy, za co będziemy to kupować, prawda? Będziemy dotować konsumentów, żeby oni kupili to tam. No nie, to są wszystko, panie rektorze, to są absurdy. Ja wiem, że nie wolno tak mówić, bo jesteśmy wszyscy steroryzowani poprawnością, prawda? Jesteśmy w świecie, no, dość można powiedzieć, jakby to nazwać, bo to bardzo trudno. Takiego jeszcze epoki, jeszcze jestem człowiekiem wiekowym, więc ja pamiętam cenzurę okresu Polski Ludowej, prawda? Czy są analogie? Oj tak, tak, oj bardzo duże. Poprawność zabrania nam podnosić pewne tematy. Tak, zabrania się. A jeżeli ktoś je powie, to się go wyeliminuje z obiegu publicznego, a już na pewno z tak zwanych mediów głównego nurtu, prawda? Jeżeli na przykład to cokolwiek by tam miał wątpliwości jakiekolwiek co do na przykład chociażby, no na przykład czego, polityki wschodniej, o tutaj to już w ogóle to nie wolno, to już w ogóle nie wolno mieć absolutnie innego zdania, tylko trzeba cały czas wyrażać swoje głębokie no, przywiązanie do poprawności. No tacy jesteśmy steroryzowani, jesteśmy, ale więc powiem sobie prosto, to się, nazwijmy to, to jest zły pomysł, albo się trzeba z tego pomysłu wycofać, trzeba wymyślić jakiś parawans, który się ustawi, a potem się to wycofa, albo też ta organizacja nie przetrwa tego, ona sama dokonuje, wielkie organizacje nigdy nie były pokonane przez zewnętrznego przeciwnika, zawsze się same dokonywały takiej autodestrukcji i taki był i Związek Radziecki i Cesarstwo Rzymskie, również Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. To przejdźmy na poziom biznesu tego najmniejszego. Jestem małym przedsiębiorcą jednoosobowym albo osobą, która chciałaby dopiero z biznesem w Polsce ruszyć. I są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, dobra, nie interesuj się tym, co jest na zewnątrz, bo zrób sobie detoks informacyjny i prowadź sobie po prostu biznes tak, żeby się nie interesować tym, co na zewnątrz. A z drugiej strony jest ta druga szkoła, która mówi, no musisz się interesować tym, co jest na zewnątrz, będziesz wiedział, jak na wszystko reagować. Ku której teorii pan się skłania? Jako osoba, która mimo wszystko jest związana z biznesem i też pomaganiem przedsiębiorcom. Nie do końca rozumiem to słowo mimo wszystko, prawda? No, ale z biznesem można powiedzieć, znaczy całość życia, ja pamiętam biznes prywatny okresu Polski Ludowej, to nikt tam nie opowiada, jesteśmy z różnych pokoleń. Mieliśmy bardzo prężny i bardzo nowoczesny i bardzo wydajny biznes prywatny, nie tylko w rolnictwie. Ten biznes prywatny, produkowaliśmy bardzo dobre towary, polscy rzemieślnicy, czyli ludzie, którzy mieli umiejętności te, manualne. Ich, o ile nie uznawano, nie nostryfikowano, trzeba było, nie chciano nostryfikować dyplomów uniwersyteckich, to dyplomy wydawane przez Związek Rzemiosła Polskiego były uznawane w całej Europie. No to ten biznes, tamten prywatny, został zniszczony w czasie tej tak zwanej szokowej terapii, który nie tylko zniszczył sektor państwowy, ale dużo części sektora prywatnego. Ja przecież pamiętam tamte czasy. Ten biznes nie cały się odtworzył, nie, częściowo przetrwał, ale częściowo upadł. Więc no,
Kto się zajmuje podatkami, w istocie zajmuje się biznesem, bo głównym adresatem podatków są jednak jest biznes. Jeśli chodzi o filozofię dzisiaj, no ta pierwsza zdecydowanie. Tak, dużej części, tak. To jest wbrew pewnej poprawności znowuż. Robi swoje. Nie wdać się w bijatykę z wrogim państwem. Nie wdać się. Nie dać się wciągnąć, nie dać się zastraszyć. My mamy pewną umiejętność niedocenianą. Nas trudno przestraszyć. Tak jak przykład, mnie zarzucano wielokrotnie, że ja się nie wywiązuję z obowiązku publicznego strachu przed Rosją, prawda? No, że muszę się jej bać, dlaczego? I mówię, że Polacy się nie boją Rosji, a dlaczego mają się bać, nawet jeżeli się wyznaczy jako naszego wroga historycznego, to bać się go nie należy, niezależnie od tego, czy się wierzy w ten nakaz, czy też nie. Tak samo teraz. I oczywiście państwo jest wrogie, to trzeba powiedzieć. No, Unia Europejska ze swoim ładem, no to zielonym, no, nadregulacją, chaosem interpretacyjnym, chaosem legislacyjnym, chęci uregulowania wszystkiego w sposób absurdalny, prawda? No bo to jeszcze w dodatku, nie tylko w sposób dogłębny, ale także absurdalny, nie należy. To, że nie nawołuje do bezprawia ani przez chwilę. To wszystko nie jest tak istotne, jak sądzimy. My potrafimy znaleźć pewną przestrzeń, która pozwala nam przetrwać we wrogim otoczeniu. No, proszę, dam taki prosty przykład. To wcale nie jest takie oczywiste, że to jest możliwe. Co zrobiono 2 lata temu? Wprowadzono 2 podatki dochodowe wyłącznie w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i pracowników. Jeden się nazywa podatek dochodowy od osób fizycznych, a drugi się nazywa składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne. I jeszcze w dodatku od tej składki płacimy podatek dochodowy. Dyskryminacja oczywista, pokazująca sygnał. Dyskryminujemy przy pomocy danin publicznych indywidualną działalność gospodarczą. Czy to było celowe, czy wyszło z głupoty, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Tak jest. Czy podatnicy mimo, no znowuż, teraz ja użyję, mimo wszystko potrafią, ciągle są przede wszystkim podatnikami prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą? Tak. Czyli jednak nawet przy tak wrogim systemie, bo to jest wrogi system, potrafimy działać i im jeszcze nam się chce, bo to jest jeszcze bardzo ważne. Przedsiębiorczości się nie zadekretuje. My jeszcze jesteśmy w takim okresie, to jest jeden z większych paradoksów. My mimo załamania demograficznego ciągle jesteśmy pasjonarni. To jest takie słowo w Polsce nieużywane, ale przez historiozofów znane. Taka chęć sukcesu, no, kiedyś to było chęć podboju na przykład. To jest Lew Gumilow sformułował, oj, to już w ogóle nie wolno powiedzieć. To jest syn Achmatowej notabene, historyk, wybitny historyk, historiozof, tłumaczony na polski. Tak, są pokolenia pasjonarne. W czasie wojny to tam podbijają ludzkie narody, a w czasie pokoju chcą coś zdobyć, sukces ekonomiczny, osiągnąć jakieś cele, które normalnemu człowiekowi by nie przyszły do głowy, prawda? Więc mamy jeszcze ciągle pokolenie chętnych do tej misji, chętnych, jeszcze ciągle jest. No to nie boimy się wrogiego państwa, wrogich przepisów, chociaż wiemy, że są. Potrafimy je tam przestrzegać albo żyć tak, jak myślę, preter legem. Ta postawa jest znacznie bardziej twórcza, bo wierzymy w takie połączenie 2 paradoksów, Unii Europejskiej i częściowo naszego kraju, nadregulacji i indolencji w egzekwowaniu tychże obowiązków. Więc jak jest coś nadregulowane, czasami absurdalnie, ale jednocześnie ci, którzy mają to sprawdzić przestrzeganie, no tak nie do końca są zaangażowani w wykonanie swoich obowiązków. I na tym polegał paradoks, a zarazem nasza szansa. To są jakieś branże, w których się łatwiej działa niż w innych? Na przykład pod względem tych regulacji. Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że my nie jesteśmy sami w tym otoczeniu. Ta nadregulacja służy wielkim. To oni dbają o to, żeby szkodzić konkurentom. Najlepiej konkurentów się wykańcza przy pomocy władzy publicznej.
Publicznej, prawda? Albo donosem, albo nawet tak, do organów skarbowych. Tak, tak, to nie jest takie zupełnie, taka, nazwijmy to, nie tylko są to patologie naszej rzeczywistości, ale przede wszystkim tworzenie prawa. To jest Unia Europejska charakterystyczna. Prawo, które, ono jest korzystne dla niektórych. I wiadomo nawet dla których, chociaż nigdy tego głośno nie wolno powiedzieć. Na przykład, czy prawo podatkowe jest korzystne dla podatników? Tak, oczywiście, bardzo. To nawet wiemy dla których, prawda? No bo, ale na pewno nie dla wszystkich, no bo ono nie może być korzystne dla wszystkich. I ta nadregulacja, ta wrogość pojawia się zwłaszcza wtedy jest groźna, kiedy mamy tak zwanych dużych konkurentów, którzy chcą nas z tego wyeliminować. Czyli jeżeli jesteśmy na takim rynku, który jeszcze nie jest spenetrowany przez tych wielkich zewnętrznych konkurentów, którzy mają wyśmienite relacje w ministerstwach, świetne, mają całe departamenty lobbyingu, prawda, regulacji, którzy są w stanie, władza woli tam przecinać stęgi, otwierać fabryki zagranicznych inwestorów, bo jakby poszła do polskiego przedsiębiorcy, to zaraz by jakaś gazeta obsmarowała, że lobbying, tam kontakt, bo z zagranicznym inwestorem to wolno mieć, natomiast z polskim przedsiębiorcą to nie. Więc oczywiście tam, gdzie jeszcze nie ma takiej wrogiej penetracji, która idzie zawsze pod rękę z władzą, no to tam jest dużo łatwiej. Natomiast tam, gdzie ta wroga penetracja jest, a ona jest w bardzo wielu dziedzinach, czasami zupełnie absurdalnych, no bo tam nie ma żadnej przewagi, tylko ktoś się tutaj wpycha, no to wtedy trzeba mieć świadomość, że ta wojna nie jest w istocie wojną z władzą, tylko wojną z tym złym konkurentem, po którego stronie stoi władza i wtedy jest trudniej. Czasami niestety można również przegrać. Mówi pan profesor o tym, że państwo nam przedsiębiorcom jakieś kłody pod nogi rzuca, ale my przedsiębiorcy sobie z tym radzimy. Jakiś czas temu właśnie zaczęły się zakusy ku tym fakturom strukturyzowanym. Na szczęście na razie został ten projekt przynajmniej wstrzymany. Zobaczymy, jak będzie dalej. Czy pana zdaniem on wejdzie w życie? Moim zdaniem powinien trafić tam, gdzie powinien, czyli do kosza. Ja zabiegałem od samego, to jest żadna tajemnica, to można sobie w internecie sprawdzić, że granice absurdu przekroczyliśmy. W Polsce faktura podatkowa, bo faktura VAT to nie jest żaden dokument prywatny, to jest dokument wystawiany w wykonaniu obowiązków publiczno-prawnych. To jest taki dokument źródłowy, żeby dwa rejestry podatkowe prowadzić. Ta faktura jest powszechnie używana jako dokument handlowy. Faktura podatkowa nie musi być dokumentem handlowym. W ogóle może nie być handlowej faktury, może być umowa, nota, wszystko może. Przed ponad 30 laty przyjęliśmy taki zwyczaj, że faktura podatkowa jest jednocześnie wszystkim. Treścią umowy, wezwaniem do zapłaty, ustaleniem terminu przepłatności, uznaniem długu. To jest najważniejszy papier wartościowy w Polsce. Faktura, którą wysyła się nie kontrahentowi, tylko do tak zwanego KSeF-u, się do tego totalnie nie nadaje, prawda? Bo nawet nie otrzymuje jej kontrahent. Czyli czy ktoś tego nie wie, o czym my mówimy? No ale przecież jest potrzeba destrukcji. Przecież to jest potrzeba. Przecież wszyscy o tym wiedzą. Potrzeba destrukcji, bo na tym polega rządzenie, to złe rządzenie. Że dokonuje się tej destrukcji. A potem się zarabia na czym? Na nowej wersji, którą się tworzy, narzuca. Niszczy się to, co inni wykorzystują, wypracowali. A następnie mówi się, a to ci teraz pomogę, prawda? Będę teraz ci sprzedam oprogramowanie, prawda? I wszyscy będą, no ci, którzy chcą nam pomóc, to my dziękujemy za taką pomoc. I trafiliśmy, to jest ważne. Trafiliśmy. Ja pewnie nie przeceniam swojej roli. Pewnie głównym czynnikiem, który spowodował, bo ja list ostatni w tej sprawie do ministra wysłałem, ja piszę do władzy, to nie żadna tajemnica. Tak sobie wyobrażam rolę profesorów, że oni powinni lojalnie informować władzę w interesie publicznym, żeby czegoś, coś zrobiła albo czegoś nie zrobiła, co zrobi, to już jej dobre prawo. 4 stycznia wysłałem, a 19 minister, chwała, trzeba bić brawo ministrowi, powiedział, że to jest odroczone. Tam oczywiście wrzask lobbystów, że tam nie, ale nie zarobimy, prawda? Mój Boże, trzeba jednak to będzie kontynuowane. Sądzę, że głównym czynnikiem, który tu zdecydował, to jest po prostu no, jakość tego bezsensu, prawda?
i atmosfera przedwyborcza, prawda? No, że nikt nie będzie organizował wyborów w czasie, kiedy wszyscy są przeciw temu, bo przecież wszyscy są obiektywnie przeciw, bo po co mamy psuć to, co jako tako funkcjonuje? No a przecież jak ma być to w przyszłym roku, a wtedy będą wybory o wszystko. Dużo ważniejsze niż te do Parlamentu Europejskiego. Te wybory o wszystko. I ktoś wtedy zaryzykuje, żeby w czasie wyborów prezydenckich wszystkim przedsiębiorcom powiedzieć, masz wydać pieniądze na zakup oprogramowania i masz zdezorganizowany system płatnościowo-rozliczeniowy, dlatego, no właśnie nie wiadomo dlaczego, prawda? A dlatego, że mu ci tak każemy. Nie sądzę. Ja jestem optymistą. Myślę sobie, że na głupotę nie jesteśmy skazani. Cieszę się, że dotarłeś do tego momentu. To znak, że treści, które tworzę, są dla ciebie interesujące. Będzie mi miło, jeśli zechcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w przygotowywaniu jeszcze bardziej interesujących materiałów. Możesz to zrobić kupując kawę w linku poniżej albo na przykład zareklamować się lub w inny sposób współpracować ze mną komercyjnie. Wszelkie szczegóły w opisie pod materiałem. Ale mam wrażenie, jak obserwuję to, co się dzieje, że raczej nasza władza tych najmniejszych przedsiębiorców to nie szanuje i ona się nie za bardzo liczy z ich zdaniem. No bo nawet to tak najoględniej powiedziane. Tak. No przecież zgódźmy się tak na ogle. Tak się zaszło z obiecanie, bo wszyscy mamy przerysowania i dziękuję za taki ton nieprzerysowanych. Wszyscy muszą przerysowywać. No taka cała dyskusja polityczna. Nie trzeba, nie trzeba. Zostawmy trochę niuansów. Niech ten świat będzie, niech będzie nieco symetrystyczny. Wie pan, teraz największym zarzutem to jest symetryzm, czyli przyznanie racji, ważenie, mane tekel fares, prawda? To nie wolno, trzeba się opowiedzieć po lewej albo po prawej stronie. No świat idioty, przepraszam, ale proszę mi wybaczyć, może mi staremu to wolno tak powiedzieć. Nie, bądźmy trochę symetrystami. Wysłuchajmy audiatur et altere pars, wysłuchajmy obu stron. No więc ta druga strona mówi, że ja bym bardzo prosiła władzę, żeby się mną nie interesowała i będziemy to władzę za to. Ja dodam do tego, płaćmy podatki, nawet chociaż pod warunkiem, że nie są absurdalne, prawda? Płaćmy podatki. Ja wiem, że czasami tam obrywam w internecie, że po stronie podatków jestem. No jestem, bo jestem po stronie Polski. No Polska to jest nie tylko nasza wspólnota, ale także to jest państwo polskie. Państwa polskiego bez podatków nie będzie, bo będzie bankrutem. Zbankrutowane państwo jest równie złym państwem, jak państwo głupio rządzone, prawda? Bo ono, i nawet więcej, ono jest w jakimś wtedy stanie agonalnym, jest bez sensu. Państwo musi się jednak utrzymywać. Z czego się utrzymuje? My je utrzymujemy, my, z naszych pieniędzy. Więc płaćmy podatki, dbajmy o to, żeby je nie pisali lobbyści, którzy chcą zarobić na nas, na przykład byśmy kupowali oprogramowanie jakieś bez sensu, prawda, jakieś instrumenty informatyczne i inne bzdury. No, cudowne jest to, że jeżeli ja prowadzę księgi podatkowe, to jest źle, ja muszę te księgi wysłać do Urzędu Skarbowego, to jest dobrze. To jest jakiś JPEK się nazywa, słyszał pan tak. Na pewno takich. No, tak. Jeszcze w dodatku ktoś opowiada, że dzięki temu, że ja wyślę swoje księgi do Urzędu Skarbowego, to Urząd Skarbowy, nie wiem, że ja będę więcej płacił podatków, prawda, z tego powodu, z tych samych ksiąg się płaci tyle samo podatków, a ewidencja sfałszowana z zewnątrz wygląda tak samo, jak i prawdziwa, prawda, faktura sfałszowana niczym się nie różni zewnętrznie od faktury niesfałszowanej. Więc o co tu chodzi? No, a ktoś chce na nas zarobić, prawda? Na oprogramowaniu, na tym wszystkim. Zajmowanie władzy pozornymi problemami. Pozornymi. Bo to jest przedstawiane, że to nawet ma służyć interesowi publicznemu, czyli tam narzucanie dodatkowych obowiązków i wydatków obywatelowi ma zwiększyć dochody budżetowe. Teza nieprawdziwa, fałszywa. Jeśli ktoś ją powtarza w dobrej wierze, no to niech policzy, zdejmie buty i policzy, że na jedno wychodzi, a czasami nawet na gorsze. Dlaczego o tym mówię w tym kontekście? Bo trzeba jakoś umieć obronić się przed tą agresją, biorąc pod uwagę, że ten, kto nam chce pokomplikować życie, ma w tym interes.
i ubiera się fałszywie w interes publiczny. Ale my się chyba już połapaliśmy w tym, że te przepisy to lobbyści napisali, to często mi mówią księgowi, nie, tam panie profesorze, ja tego nie stosuję, tylko nie między nami. Dlaczego? To jakiś tam Andersen napisał, co mnie to obchodzi, prawda? I nic temu nie... I szczęśliwie tym ludziom niewiele grozi. No ale przecież doradcom podatkowym powinno zależeć na tym, żeby to prawo podatkowe było skomplikowane, no bo inaczej nie mieliby zajęcia. Mój Boże, czarna legenda, każdy zawód ją trochę ma, prawda? Lekarze mają tam kopertówki, prawda? My mamy taką czarną legendę, właśnie to się nazywa ta andersenizacja, to znaczy najlepiej jeszcze, żeby jeszcze mieć dorwać się do tworzenia przepisów, odesłać do ludzi, do ministerstwa, ludzi z rynku, którzy tam pokomplikują, prawda? I dzięki temu będzie zarobek. No przecież nie przeczę, że tego nie ma, prawda? Tylko chciałbym mówić, no mówię w imieniu swoim, bo nikogo więcej nie mam prawa. Natomiast no nie wszyscy są tacy. Sądzę, że większość jest z nas zupełnie normalnymi ludźmi, którzy wykonują swój zawód na dobro swojego klienta. Nawet w ślubowaniu mamy w naszej rocie, że przyrzekam jako doradca podatkowy wykonywać swój zawód, kierując się dobrem swoich klientów, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej, ale dobrem klientów. Ja się zajmuję tym zawodowo dość długo, z krótką tylko przerwą, bo byłem po drugiej stronie 4 lata, ale tak naprawdę cały czas jestem, bo w tym roku minęło, w zeszłym, 40 lat, jak się byłem, moich doświadczeń sądowo-administracyjnych, sądowych od... Tak, 40 lat. Dostatecznie nawet w dobre prawo, a czasami było lepsze, no na pewno było lepsze niż dzisiaj, może być wrogo stosowane. No nie wystarczy dobra litera prawa. Jest coś takiego jak wroga interpretacja, wroga. A dlaczego? A to już jest odrębna opowieść. Wiadomo, że jest. I trzeba bronić tych, którzy mogą być ofiarami wrogiej interpretacji prawa. Często wrogiej w tym sensie, jak można powiedzieć, czy można mówić o nieumyślności władzy, bo mówimy raczej obywatel, umyślna, nieumyślna. Władza też czasami jest niekompetentna, czasami to też ludzie. To tak, takie same błędy popełniają, niczym się nie różnimy, tylko my nie mamy władzy, a władza ją ma. I trzeba bronić obywatela i to jest dużo ważniejsze, dawać mu poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś w tej grze jest hazardzistą, bo trzeba pamiętać, to wszystko nie ma jednej twarzy, bo jeszcze jest hazard podatkowy, to znaczy idę na taki, nazwijmy to, ryzykowny deal, często nawet świadomie łamiąc prawo i być może mi się uda, być może mi się nie uda. Nawet jest taki cały nurt, nie wiem, czy to jest doradztwo tak naprawdę, że świadomie tworzy się nielegalne schematy podatkowe, a potem, a może się uda, może się uda przemknąć. Jest taki, to się nazywa agresywne planowanie podatkowe, bo wszystko ma takie nazwy uładzone, tak jak oszustwa księgowe nazwano kreatywną księgowością. No jest i to. I są tacy ludzie, oni wiedzą, co robią, ale jeśli zostali w to nieświadomie wciągnięci, bo są tacy, są nieświadomie w to wciągnięci, no to oni kiedy przegrywają, przeżywają swoje dramaty, takie pierwsze i już najczęściej ostatnie, bo tyle lat to trwa, zanim się zakończy sukcesem, a jeszcze najgorzej z klęską. Czyli niekoniecznie jest tak, a można powiedzieć, jestem przekonany, że większość ludzi zajmujących się podatkami nie jest zadowolonych z tego, że mamy wrogie, skomplikowane i takie pokręcone przepisy podatkowe, ale można powiedzieć, wolelibyśmy bardziej precyzyjne, proste one nigdy nie będą, tu nie ma prostoty, ale może być, to one, niech one będą precyzyjne, no i jeszcze w dodatku nie zmącone, ani też nie przekreślone wrogą interpretacją, bo to już każdy najlepszy przepis można wrogo zinterpretować i wtedy walczy się, przecież nie walczymy z przepisem, tylko w istocie z poglądem na temat jego treści, prawda? Z jakąś, nazwijmy to, herezją, która może ludzi kosztować. Więc można powiedzieć tak, Unia Europejska nie obiecała nam ani prostoty systemu,
ani stabilności systemu ciągle jest zmieniany. Nikt tak. To jakieś głupoty nam kiedyś takie opowiadano, ale to być może nieświadomie. Ale niestety również nam nie obiecała, nazwijmy to, stabilizacji poglądów, bo mamy chaos legislacyjny, ale i chaos interpretacyjny. A w chaosie interpretacyjnym już nie ma prawa tak naprawdę. Kiedy jest nie wiadomo, co obowiązuje i nie wiadomo, który pogląd jest tym, którego mam się trzymać, no to znaczy, że tego prawa w istocie nie ma. To jest kryzys tej organizacji. Myślę, że albo się ona pozbiera, no albo to już jest jej ostatnia pieśń. Przedsiębiorcy są, preferują wolność. Dlaczego rządy, mówię rządy ogólnie, jeżeli chodzi o inne kraje, tak bardzo preferują to, żebyśmy płacili elektronicznie, a na przykład coraz mniej używali gotówki? No i to jest inwigilacja, po pierwsze. Znaczy to już jest patologia. Pamiętajmy, jak usłyszałem, że głównym powodem eliminacji gotówki jest zagrożenie praniem pieniędzy. No to ja wszystkim polecam, żeby sprawdzili, ile jest spraw w dziedzinie zarzutów, w dziedzinie prania pieniędzy. To jakieś marginesy marginesów. To w ogóle gdzieś jest na jakiś gdzieś to jest, ale to nie ma w ogóle zagrożenie praniem pieniędzy jest zjawiskiem obiektywnie marginalnym. I z tego tylko powodu nie ma żadnej przesłanki, aby ograniczać wolność. Wolność posiadania własności, czyli własność jest źródłem wolności, a własność to jest prawo do dysponowania własnym majątkiem, zwłaszcza gotówką, pieniędzmi. Jeżeli ktoś chce nas inwigilować, bo to jest przede wszystkim inwigilacja, to jest to, co jest kryzysem współczesności, a zwłaszcza Unii Europejskiej, że władza publiczna nie zajmuje się sprawami publicznymi, tylko zajmuje się sprawami prywatnymi. To Rzymianie kiedyś odkryli, że jest prawo publiczne i prywatne. Władza, zajmuj się prawem publicznym, bo to jest twój psi obowiązek, a prawo prywatne ma chronić obywatela, jego oczywiście i nie tylko przed drugim obywatelem, który działa niezgodnie z prawem, ale również przed władzą, prawda, że tu jesteśmy równi wobec prawa. No i nagle się okazało, że głównym mrocznym przedmiotem zainteresowania współczesnej władzy publicznej są sprawy prywatne, już nie mówiąc o sprawach obyczajowych, prawda, ale kończąc na tym, czy jak my, w jakiej formie my mamy pieniądze. No może mam uczciwie zarobione pieniądze, odpowiadał, bo dlaczego masz mnie kontrolować to, co ja będę robić z nimi, skoro mam prawo wydatkować go w taki sposób, jaki uważam. No i to jest istotą działalności, no w ogóle istotą wolności, prawda? Może jestem biedny, ale te pieniądze, które mam, wydam na cele, które uważam za właściwe. To jest moja wolność. To jest to. Znaczy to jest oczywiście lobbying instytucji finansowych, prawda? Lobbying tych wszystkich, którzy zbierają o nas informacje. To są ci wszyscy, którzy nas chcą inwigilować. To KSeF to jest takie źródło przecież inwigilacji. Mamy do czynienia z patologią władzy. Władza się patologizuje, bo zamiast się zajmować władzą, zajmuje się obywatelem w sposób wrogi dla obywatela. To są bardzo poważne problemy. Dziękuję, że pan zadaje pytanie, bo proszę zwrócić uwagę, niewiele jest dyskusji publicznych. Na uniwersytecie to my o tym dyskutujemy, ale już w tak zwanych mediach opiniotwórczych, bo są takie, które tak się lubią nazwać, no to na ten temat, na temat tej patologizacji władzy publicznej, nie zwłaszcza unijnej, która na przykład zaczyna wkraczać w prywatność w sposób bezzasadny, ograniczając istotę naszych wolności. Jak możemy się przed tym bronić, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami prowadzącymi różne biznesy? Mamy uczciwie, zarobiliśmy pieniądze, ciężko pracujemy, no i mamy jakąś własność. Jak możemy to ochronić? Czy w ogóle jest szansa? Czy musimy się poddać temu dyktatowi, że będziemy cały czas inwigilowani, kontrolowani? Przestańmy się w ogóle zajmować
pozornymi problemami. Jesteśmy zajmowani problemami. Te popisy, tam ten popis, jest, tu jest takie, to w jakiejś dyskusji mnie zaproszono z sam szacunkiem, bo mnie zaproszono, że ten naród jest podzielony, kiedy się pogodzi, prawda, kiedy tam się prezes Kaczyński z premierem, były premier z obecnym premierem ucałują się, misia, to wtedy wszyscy będzie roz... Z całym szacunkiem, klasa polityczna, no dobra, to w ogóle nie jest podział. A my się daliśmy sobie go narzucić, prawda? Nawet częściowo jesteśmy wyznawcą jakichś dwóch plemion. Przecież to wszystko, o czym mówimy, zgodnie cały popis uchwalał, prawda? Tak, czy ktoś, czy za otwarciem granicy na towary ukraińskie była jakaś opozycja w popisie? Jednym głosem, za Zielonym Ładem jak głosowali, a za tymi przepisami, bzdurnymi przepisami podatkowymi z okresu, to były czasami wyjątki, momenty, ale co do zasady głosowano w ten sam sposób. Dlaczego to jest ważne? Nie tu są podziały, to są te pozorne podziały, dajemy się wciągać, tracimy czas na jałowe spory. No, starajmy się oczekiwać od polityków, od klasy politycznej. Nie jestem politykiem, to jest dziedzina, którą podziwiam, że ktoś się w ogóle chce tym zajmować. To szkoda życia, no, ale i tacy są, no to powinniśmy ich prosić o to, wymagać od nich. Kieruj się interesem obywatela, kieruj się interesem uczciwego obywatela. Nie szkodź mu. A jeżeli mu szkodzisz, to nie rób tego i wysłuchaj. Bo obywatel niestety ma pewną alternatywę, bardzo groźną. Stąd można wyjechać. Przez te 30 lat opuściło nas, pokolenie nas opuściły. Pamiętam, siedziałem przy jednym stole z takimi ludźmi, mojego wieku i młodszymi. Jeden z lekarzy, profesorów powiedział, on był z Akademii wtedy jeszcze medycznej gdzieś na południu Polski i powiedział, że jest ostatnim ze swojej klasy, który jeszcze mieszka w Polsce. Powiem panu, że byłem przerażony, że może być taki, więc wszyscy wyjechali, cała jego klasa, nie w 80-tych, głupot nie opowiadajmy, w 90-tych i 2000-tych latach. Ciągle jest, to jest ten, władza wroga powoduje, że obywatele będą stąd uciekać. Jeśli nawet nie będą uciekać osobiście, to uciekną z pieniędzmi, które gdzie indziej będzie można mieć i wydatkować. Przecież nigdy ktoś na tym zyskuje, na naszej ucieczce, bo tam przenosimy swoje zdolności, tam przenosimy swoje kapitały. No te całe, te nasze straszenie nas tą Rosją czy tam wojną, to jest między innymi powoduje to, że my uciekamy stąd pieniędzy, nie inwestujemy. Zawsze prosiłem, bądźmy ostrożni w takich kategorycznych, tych wojnach, które ciągle mają. Jeżeli tu ma być zaraz wojna, to nie ma, my w to szczęśliwie nie do końca wierzymy, wie pan. To jest właśnie to znowu, że my tak do końca tam nie wierzymy w te, co nam się każe w to wierzyć. Ale jednak jakiś ślad tego pozostaje. Więc oczekujmy od klasy politycznej, żeby się może, niech się ona w ogóle to sobą zajmuje. To jest bardzo cenne, bo jak się zajmuje sobą, to nie zajmuje się nami. Ale wtedy, kiedy zgodnie zajmuje się nami w sposób wrogi, to starajmy się tej klasie politycznej jesteś po to, żebyś działała w interesie dobra obywateli. Dobro naszego obywatela jest najważniejszym dobrem, bo wtedy ta suma tych dóbr obywatelskich tworzy dobro publiczne. No takie to nieskomplikowane, ale jak pan wie, po drodze różne rzeczy zgubiliśmy i warto je odnaleźć. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Wam również dziękuję za obejrzenie. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na kolejne. Pamiętajcie też o łapkach w górę, o subskrypcjach i komentarzach, bo to pomaga algorytmowi YouTube'a pokazywać te treści jak najszerszemu gronu odbiorców. A my widzimy się w kolejnym odcinku.